Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak funkcjonuje nasz materialny świat? To jest tak, że jak mamy samochód, to chcemy mieć lepszy samochód. Jak mamy telefon, to chcemy mieć lepszy telefon. Nagle chcemy mieć coraz więcej lepszych rzeczy, ponieważ to, co mamy, już nam nie wystarcza. I tą historię materializmu pokazuje pewna historia, którą chcę dzisiaj opowiedzieć. Pewnego razu żyła sobie mniszka. Żyła sobie bardzo skromnie, mieszkała w jaskini, codziennie rano medytowała, a później wychodziła na wioskę, żeby w miseczkę zebrać jakąś jałmużnę, żeby mogła się najeść. I żyła tak bardzo długo i wystarczało to jej. Pewnego razu, kiedy wróciła po medytacji, zobaczyła, że w jej ubraniu myszy zrobiły dziurę. I pomyślała sobie, a może gdybym miała kota, gdybym poprosiła ludzi dobrej woli i miała kota, no to wtedy nie musiałabym codziennie cerować mojej odzieży. No i co? I wyszła i poprosiła ludzi o to, żeby zebrali się i dali jej kota. I rzeczywiście tego kota dostała. Ale kiedy dostała kota, no to co się okazało? Że musi mieć mleko, musi czymś tego kota karmić. No i wtedy poprosiła ludzi, żeby dawali jej większe datki. No i oni jej dawali, ale wtedy pomyślała sobie, a może gdybym miała krowę, to ta krowa by nas wszystkich utrzymała, nie musiałabym wtedy prosić. I poszła żebrać i poszła prosić o krowę. I oczywiście tą krowę dostała, ale kiedy krowę dostała, no to pomyślała sobie, że gdyby miała kawał łąki, kawał ziemi, to nie musiałaby prosić ludzi. No i wtedy poprosiła ludzi, żeby zrzucili się jej na ten kawał pola, który oczywiście dostała. I co się okazało? No, że wtedy, kiedy miała krowę, kiedy miała kota, kiedy miała już kawał pola, nie mogła zajmować się medytacją i nie mogła się modlić dla ludzi. I wtedy sobie pomyślała, że musiałaby mieć jakiegoś pomocnika, jakiegoś młodego chłopca, który by obrabiał to pole, zajmował się krową, zajmował się kotem i wtedy ona by mogła. No i oczywiście znalazł się chętny, ale musiała wtedy mieć więcej jedzenia. A kiedy musiała mieć więcej jedzenia, okazało się, że musiałaby mieć oddzielne pomieszczenie dla tego młodego chłopca, bo nie wypadało, żeby mniszka mieszkała z młodym mężczyzną. I wtedy co się okazało? Okazało się, że kiedy wychodziła żebrać, prosić o kolejną jałmużnę, ludzie nagle zaczęli uciekać, kiedy ją zobaczyli. Zamykali drzwi i rygrowali, żeby już o nic ich więcej nie prosiła. I wtedy zdała sobie sprawę z tego, jak błędne to jest koło, że czym więcej ma, tym więcej potrzebuje. I poszła i odprawiła chłopca. Zburzyła szopę, którą już jej zaczęli budować. Oddała ziemię, oddała krowę, oddała kota i została z niczym. I kiedy cerowała kolejne łaty, które jej wyżerały myszy, stwierdziła, że jest najbardziej szczęśliwa. A ty ciągle jesteś jeszcze na tym etapie zdobywania coraz więcej, więcej, więcej? Czy może już jesteś na tej chwili refleksji, czy warto? Miłego dnia.